Wystartowała runda rewanżowa na boiskach Ewiner drugiej ligi. Co prawda ani lider, ani wicelider nie rozegrali w ten weekend swoich spotkań, ale i tak doszło do kilku istotnych dla układów tabeli rozstrzygnięć. Zaczynamy magazyn 18 kolejki. Przełożono w ostatnich dniach mecze Garbarni ze Stalą i Pogoni z Ruchem. Graliśmy więc na 7 stadionach, a najciekawiej zapowiadało się chyba spotkanie Chojniczanki z Wigrami. Na początek jednak Elbląg, gdzie też zanosiło się na spore emocje, bo do walczącej o awans Olimpii zawitał KKS Kalisz, mający również duże aspiracje. Odważnie zaczęli goście i szybko te ich próby przynoszą efekt. Po tym rzucie wolnym Adriana Łuszkiewicza strzał z powietrza Mateusza Wysokińskiego daje Kaliszanom efektowną bramkę. 1-0 prowadzi w Elblągu KKS już w 22 minucie. Gospodarze chcą odpowiedzieć, ale dopiero pod koniec pierwszej połowy zrobiło się groźniej pod bramką Macieja Krakowiaka. Z tym strzałem Huberta Krawczuna bramkarz Kaliszan radzi sobie jednak bez większego problemu. Do przerwy więc minimalne prowadzenie gości, a to już 61. minuta spotkania. Gospodarze próbują ze stojącej piłki poszukać okazji. Doskonałej szansy nie jest jednak w stanie wykorzystać Kamil Węger. Doświadczony obrońca trafia futbolówką w bramkarza. Kaliszanie skutecznie bronią jednobramkowej zaliczki, a sami również szukają swoich kolejnych szans. To podanie do znajdującego się na dobrej pozycji Bartomeja Putny, ale z tej dobrze zapowiadającej się próby zmiennika w zespole trenera Bogdana Zająca niewiele wyniknęło. Olimpia szuka do samego końca bramki na wagę jednego punktu. Macieja Krakowiaka próbuje zaskoczyć chociażby Patryk Winsztal, ale akcje te nie przynoszą żadnego efektu. Olimpia doznaje tym samym trzeciej porażki w 4 ostatnich meczach, no a KKS pokazuje, że z walki o miejsce premiowane awansem jeszcze definitywnie nie można ich skreślać. Dla Pogoni Grodzisk Mazowiecki wizyta najsłabszego w stawce Sokoła Ostróda była idealną szansą na wydostanie się ze strefy spadkowej. Goście jednak szybko wybili te plany z głowy Beniaminkowi. Dokładnie 38 sekund potrzebował Gian Mendes, by wpisać się na listę strzelców. Piorunujące otwarcie gości, no ale gracze trenera Krzysztofa Chrobaka starają się wrócić do gry. To 9. minuta. Po tej kontrze Marcina Staniszewskiego próbował zaskoczyć Mateusz Lisowski, ale bramkarz Sokoła nie dał się pokonać. W tyłach gospodarze popełniają natomiast kolejne błędy. Tym razem na linii końcowej fatalnie zachowuje się Artur Haluch, a z zimną krwią piłkę w siatce umieszcza Arturo Lias. 2-0. Sokół prowadzi w Grodzisku Mazowieckim, a nie minęło nawet pół godziny gry. Takiego rezultatu chyba mało kto się spodziewał, no a miejscowi nie zamierzają się poddawać. To pierwsza próba gospodarzy po wznowieniu gry w drugiej połowie. Piłkę na środku pola karnego otrzymuje Jakub Kołaczek i strzałem tuż przy słupku przywraca nadzieję miejscowym. 1-2, ale młody zespół z Ostródy też nie chce zwalniać. Piłkę tuż przy linii bocznej otrzymuje Kamil Kurowski i nie mając zbyt wielu możliwości schodzi do środka, po czym efektowną akcję kończy precyzyjnym strzałem. Ponownie mamy więc dwubramkowe prowadzenie ostatniego w tabeli Sokoła. Patrzymy jak po drugiej stronie atakuje Lisowski, decyduje się dograć piłkę pod bramkę, duże zamieszanie, ale Michał Wrzesiński nie trafia w światło bramki. Atakują miejscowi, ale rozpędzony Sokół też szuka kolejnych trafień. Ten strzał Patryka Skureckiego sprawił wiele problemów niepewnemu w tym dniu Haluchowi, ale ostatecznie uratowali się gospodarze. Pogoń szuka do samego końca chociażby bramki kontaktowej, ale to zespół z Ostródy miał najlepszą sytuację w końcówce. Jakub Żyznowski nie wykorzystał jednak tej fantastycznej szansy. Po meczu goście nie musieli tej sytuacji rozpamiętywać, wygrali bowiem po raz drugi w tym sezonie, a poczucie zmarnowanej szansy musi towarzyszyć miejscowym. Zaglądamy na suche stawy. Tutaj podbudowany niespodziewanym zwycięstwem nad Ruchem Chorzów Hutnik chciał zacząć rundę rewanżową od pokonania rezerw Śląska Wrocław. W pierwszym kwadransie z atakiem ruszają goście. W polu karnym rywala fauluje Frasik i błyskawicznie będziemy mieć rzut karny dla Śląska. Do jedenastki podchodzi Sebastian Berger, który mocnym strzałem otwiera wynik tego meczu. Dla Bergiera to 6. gol w 4 ostatnich spotkaniach, a Hutnik zamierza na tę straconą bramkę szybko odpowiedzieć. Widzimy tu strzał Kielisia, z którym nie miał problemów w bramce Burta. Kolejna szansa gospodarzy w minucie 24. Po ocence z rzutu rożnego główkuje Stawarczyk, ale spudłował doświadczony stoper. W Krakowie w sobotnie popołudnie brakowało okazji pod jedną i drugą bramką. To już druga połowa. Widzimy jak Berger tym uderzeniem chciał sprawdzić Frasika. Niespełna 20 minut do końca tego meczu. Wciąż na prowadzeniu Śląsk. Oglądamy próbę Hutnika, ale raz jeszcze Józef Burta nie miał problemów ze skuteczną interwencją. W doliczonym czasie wygraną Śląska mógł jeszcze przypieczętować Marchewka, który przegrał jednak ten pojedynek z Frasikiem. Rezerwy Śląska wygrywają więc skromnie po golu z rzutu karnego. To Bełchatów, gdzie znajdujący się w strefie spadkowej GKS podejmował Wisłę Puławy. W szeregach gospodarzy trenerski debiut Kamila Sochy, który zastąpił w ostatnich dniach Patryka Rachwała, a w pierwszej połowie tego meczu brakowało klarownych okazji pod którąkolwiek z bramek.
Pierwsza warta odnotowania akcja bełchatowian w 11 minucie. Uderzał Sołtysiński, ale na posterunku był Owczarzak. To kolejna szansa GKS-u. Nieobecność między słupkami Owczarzaka strzałem ze znacznej odległości chciał wykorzystać Ryszka, jednak nie zdołał tu trafić w światło bramki. Na początku drugiej połowy atakuje wreszcie Wisła, ale ten strzał Drozdowicza był niecelny. To już 67 minuta, wciąż 0-0. GKS ma rzut wolny, po którym mocno zagrywa Ryszka, a skutecznym uderzeniem popisuje się Michał Graczyk. Doskonale rozegrany stały fragment, który przynosi gospodarzom upragnionego gola. Wisła odpowiada natomiast 180 sekund później. Zobaczmy, piłkę do siatki pakuje Puton, ale arbiter sygnalizuje, że był tu wcześniej spalony. Ten gol więc nieuznany, a bełchatowianie próbują podwyższyć wynik po szybkich atakach. W 80 minucie jeden z nich mógł skończyć się trafieniem, ale bardzo dobrze spisał się w bramce Owczarzak. Kolejna szansa GKS-u już w końcówce czasu podstawowego. Strzał Gabora odbija golkiper Puławian, a dobitka Sołtysińskiego po odbiciu od poprzeczki opuszcza plac gry. Wciąż więc tylko 1-0, a Wisła do samego końca nie składa broni. To już 6 minuta czasu doliczonego. Jeszcze jedno zagranie w pole karne. Tam piłka trafia na nogę Carlosa Daniela, który skutecznie z tego korzysta. Beniaminek rzutem na taśmę ratuje więc remis, a w Bełchatowie spory niedosyt z wypuszczonych w ostatniej akcji meczu 3 punktów. Do ciekawego starcia doszło w Lublinie. Motor gościł bowiem zespół z Nicza Pruszków. W poprzedniej kolejce obie drużyny sięgnęły po komplet punktów w derbowych meczach i nie zamierzały zwalniać tempa. Od pierwszych sekund ofensywnie usposobiony Motor. W 5 minucie po centrze Moskwika uderza Fidziukiewicz i słupek do spółki z Misztalem ratują gości przed utratą bramki. Po chwili kolejna próba najlepszego strzelca A-winner drugiej ligi, ale tym razem niecelna. Motor nie zwalnia w tym meczu tempa. W 14 minucie świetnie z piłką zabiera się Damian Sędzikowski, precyzyjnie uderza, no i te intensywne pierwsze minuty przypieczętowane przez zespół Motoru golem. Kilkadziesiąt sekund później powinno być już 2-0, a po tym błędzie o dużym szczęściu mogą mówić goście. Kolejna akcja gospodarzy jeszcze przed przerwą. W świetnej sytuacji znalazł się Ceglarz, jednak nie zdołał jej wykorzystać. Po zmianie stron do głosu w końcu zaczyna dochodzić Znicz. 50 minuta, po jednej z kontr nieskutecznie uderzał Gabrych. Odpowiedź Motoru po godzinie gry. Prowadzenie gospodarzy próbował podwyższyć Kołbon, a w tej sytuacji zabrakło naprawdę niewiele, by pokonać Misztala. 180 sekund później atakują przyjezdni. Z bocznego sektora centruje Hrnciar. Zamieszanie w polu karnym, w którym ostatecznie odnajduje się Jakub Ostrowski i nieco zaskakująco mamy w Lublinie remis. Obie drużyny dążyły do samego końca do wygranej i ponownie, trochę niespodziewanie, lepsze okazje ku temu miał Znicz. Tutaj widzimy minimalnie niecelny strzał na Gamatsu. Z kolei w doliczonym czasie piłka meczowa dla gości z Pruszkowa. Najpierw strzał Grabowskiego, doskonale broni Madejski, a wymarzoną okazję do dobitki zmarnował Kaliniec. Ostatecznie więc Motor dzieli się punktami ze Zniczem. Rewanżowego meczu z Chojniczanką wyczekiwali zwłaszcza piłkarze Wigier, którzy na początku sezonu zaliczyli wyraźny falstart w meczu z zespołem trenera Kafarskiego. To gospodarze jednak rozpoczynają to spotkanie naprawdę dobrze. Fantastyczny strzał lewą nogą Łukasza Wolsztyńskiego z pół woleja i Chojniczanka jest na prowadzeniu. Na tym miejscowi nie poprzestają. Przedziera się pomiędzy defensorami Wigier Mateusz Klichowicz, uderza z trudnej sytuacji, ale na posterunku Hieronim Zoch. To z kolei jeszcze jedna próba gospodarzy, tym razem po rzucie rożnym. Znów Klichowicz, ale znów czujny bramkarz Wigier. Przewaga miejscowych w pierwszej połowie zdecydowana, ale po przerwie budzą się goście. Idealne dogranie Mikołaja Łabojki spod linii środkowej do Denisa Gojki, ale skrzydłowy Wigier trafia tylko w słupek. Nadal więc Chojniczanka na minimalnym prowadzeniu, ale kibice oglądają w Chojnicach coraz ciekawsze widowisko. Teraz miejscowi. Do środka schodzi Filip Karbowy. Pomocnik gospodarzy decyduje się na strzał przy dalszym słupku, no i tylko aluminium ratuje przyjezdnych. Nie chcą rezygnować z poszukiwania wyrównania zawodnicy z Suwałk. Dośrodkowanie Roberta Bartczaka, piłka wycofana do Kaspra Michalskiego, ale wahadłowy Wigier nie zdołał pokonać bramkarza Chojniczanki. Konsekwentnie dążą do zmiany wyniku przyjezdni, ale w ostatnich fragmentach spotkania najlepszą okazję mają gospodarze. Po tej kontrze niezwykle aktywnego w tym dniu Klichowicza i niefortunnym zagraniu Tomasza Lewandowskiego, to zespół Chojniczanki był bliski zdobycia gola. Podopieczni Tomasza Kafarskiego dowożą ostatecznie prowadzenie do samego końca i wygrywają po raz trzeci w 4 ostatnich tygodniach. Dla Wigier dobra wiadomość jest taka, że z Chojniczanką mogą w tym sezonie zagrać już tylko w barażach. Kolejkę zamknęliśmy niedzielnym meczem w samopołudnie. We Wronkach spotkały się dwie drużyny plasujące się w strefie barażowej, rezerwy Lecha oraz Radunia Stężyca. Od początku wiele działo się na murawie. W 15 minucie przed wymarzoną okazją stanął Fadecki, ale jego strzał z kilku metrów fantastycznie wybronił Mrozek.
Na zamknięcie drugiego kwadransa znów w roli głównej Fadecki, ale z jego próbą ponownie radzi sobie golkiper Kolejorza. Pod bramką Raduni groźnie zrobiło się w minucie 37. Kliwiec prostopadłym podaniem uruchomił Skurasia, ten zwiódł Tułowieckiego, ale z asekuracją swojego golkipera zdążyli obrońcy. Patrzymy na kolejną szansę Lecha, który zaatakował jeszcze przed przerwą. Ogromne zamieszanie, dwa uderzenia, ale obronną ręką wychodzą z tego goście. Do przerwy bez goli, a po zmianie stron obie drużyny nadal z ofensywnym nastawieniem. Po godzinie gry Tułowieckiego próbował minąć Pacławski, ale dobrze spisał się bramkarz ze Stężycy. Kilka minut później jeszcze jedna dobra szansa przed Fadeckim, jednak tego dnia nie mógł on znaleźć sposobu na pokonanie Mrozka. Mniej niż kwadrans zostaje do końca tego meczu. Z rzutu wolnego na strzał decyduje się Kliwiec, ale zdołał wygarnąć z linii bramkowej futbolówkę Kacper Tułowiecki. Po chwili mknął z kontrą zawodnicy Raduni. Powstrzymywany Fadecki kontynuuje akcję Miller, ale przestrzelił snajper przyjezdnych. Mimo sporej liczby okazji z obu stron, cały czas bez goli. W 82 minucie raz jeszcze nacierają gospodarze. Pierwszy strzał Skurasia zablokowany, po chwili poprawia Michał Skuraś i piłka ląduje już w siatce. Ogromna radość podopiecznych Artura Węski, którzy w taki sposób dopisują na swoje konto kolejne 3 punkty. Niewiele goli padło w ten weekend. Po jednej bramce w Elblągu, Chojnicach, Wronkach i Krakowie. Remisy w Bełchatowie i Lublinie, a najwięcej jeśli chodzi o trafienia, zadziało się w Grodzisku Mazowieckim. Patrzymy na tabelę. O jeden mecz mniej od reszty stawki mają dwie czołowe drużyny, a więc Stal i Ruch. Na podium też Chojniczanka, dalej rezerwy Lecha, które zrównały się punktami z Radunią. Z kolei po 26 oczek mają Motor, Wisła, Śląsk i Olimpia. W drugiej części tabeli 3 punkty dopisał sobie Sokół, jedno oczko dopisuje Hutnik. Pod kreską wciąż GKS i Beniaminek z Grodziska Mazowieckiego. 15 goli Michała Fidziukiewicza to rzecz jasna nadal najlepszy rezultat, jeśli chodzi o ranking strzelców. Po 7 bramek na koncie Foszmańczyka, Giela, Górskiego, Michalika i Paluchowskiego. A to już rozkład jazdy w 19 kolejce. Zaczniemy już w piątek i to od razu od mocnego akcentu, od meczu Ruchu z Motorem. W sobotę m.in. starcie Raduni z Garbarnią, czy liderującej Stali z Pogonią. Dokończenie kolejki w niedzielę we Wrocławiu i Puławach. A w przyszły wtorek podsumujemy te mecze w naszym magazynie. Do usłyszenia na kanale Łączy Nas Piłka TV.